Witam wszystkich na recenzji kostki Rubika 4x4 firmy QJ. Zaczynając od tego, że przyszła do mnie z Chin, ponieważ jest to chińska firma QJ, same krzaczki jak widać. Tak opakowanie do mnie przyszła ze strony www.cubeforyou.com. Tutaj powinien być link do tej kostki na tej stronie. Więc tak, gdy ja ją kupowałem, kosztowała 10 dolarów, teraz chyba też tyle kosztuje. Przyszła do mnie w 2-3 tygodnie. Kupiłem na tej zagranicznej stronie, ponieważ na Allegro wtedy nie było. Kupowałem chyba 4 albo 3 miesiące temu. No, dobra. I teraz tak, gabaryty. Porównam do zwykłej 3x3. Niewiele większa. Mam tutaj linijkę, to sobie pomierzymy troszeczkę. 6,5 cm, czyli 1 cm więcej, ponieważ zwykła 3x3 ma 5,5. No, moja ma 5,55. Albo ta linijka jest zła. No dobra. Teraz tak, naklejki. Naklejki są teksturowe. Ale niech to makro się łapie. Ok, jest makro. No, bardzo wytrzymałe. Jedynie to, gdzie mi się popsuje, to tutaj. O, właśnie tu. Ale ogólnie do naklejek nie mam zastrzeżeń. Na każdej ścianie, na każdym takim centrze jednym jest logo QJ. Tutaj powinno być widać. Chyba widać, tak? Tutaj trzeba się przyjrzeć. Jeżeli nie, to włączcie HD 720p, to tam na pewno będzie widać. No dobra. No to co kolejne mamy? Jak się rusza, dobra. Już wam demonstruję. Ogólnie nie mam zastrzeżeń do ruszania się, ponieważ kostka jest bardzo luźna. Trzeba bardzo zobaczyć, jaka luźna. W ogóle jest super luźna. Tutaj te dwie warstwy to normalnie mogą latać. Ale te dwie nie za bardzo, jakoś ciężej się ruszają. Tak jak w Square One. Okej, ścinanie zakrętów, zaraz zobaczymy. Takiego nie zetnę, ale to zależy na jakiej ścianie. Zobaczymy na tej na przykład. O, tutaj ścina takie. Proszę bardzo, pokazuję już. Takiego nie zetnę. O, ścioł taki. Problemy. Trzeba próbować. Nie zetnie. To zmniejszamy trochę. Znowu nie zetnie. O co tu chodzi? Przed chwilą ścięło. No, tak. Pop. No, ale tak normalnie to ścina. Dobra. Co jest w tej kostce częste, to popy. Już mam taki jeden film. Jak mi popuje. To się zdarza bardzo często. A to nie tyle co bardzo często, ale tak na 5 solwów, 2 albo 3 razy będzie popować. No dobra, dzisiaj układałem chyba z 3 razy i mnie ani razu nie spopował. Ale to też zależy, jak szybko układamy. Bo ktoś tam tak o, to pewnie, że spopuje. Ale jak ktoś tak lekko, nie za szybko, to nie ma zastrzeżeń. No dobra, teraz zobaczymy budowę. Bardzo łatwo się klocki wyciąga. Klocki tak wyglądają. Narożniki tak. I w środku jest taka kula, na której wszystko się uobraca. Dobra, poskładam.
Okej, to już chyba wszystko, co miałem wam do pokazania. Dobra, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Tutaj klikcie gdzieś tam subskrybuj, jeżeli nie macie zasubskrybowanego. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam.